W tym roku zakończyliśmy 12. edycję konkursu E-Commerce Polska Awards. To jest konkurs, który nagradza najlepszych z najlepszych w branży handlu. Ten konkurs jest specjalny z kilku powodów. Po pierwsze, pokazuje całe spektrum handlu elektronicznego. Nie tylko najlepsze sklepy internetowe, marketplace'y, ale także tych, którzy tworzą cały handel elektroniczny. E-Commerce Polska Award jest dla nas bardzo ważną inicjatywą, ponieważ w Mastercardzie, tak jak we Izbie, dbamy o to, by rozwijać rynek e-commerce i wdrażać innowacje w świecie płatności. To, co jest też dla nas ważne, to budowanie zaufania dla handlu internetowego w Polsce. I z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować E-Izbie za wszystkie działania, które podejmują w tym obszarze. Jako wieloletni partner Izby Gospodarki Elektronicznej cieszymy się, że możemy tworzyć polski e-commerce i mieć wpływ na rozwój firm, dostarczając im innowacyjne rozwiązania. Na przestrzeni lat konkurs stał się nie tylko prestiżowym wydarzeniem, ale też przestrzenią do wymiany doświadczeń, inspiracji i ogólnie łączenia, bo razem mamy siłę i razem jesteś w działaniu, osiągamy dużo więcej. To jest naprawdę fantastyczne, że możemy spotkać się po to, żeby wymienić się doświadczeniami, porozmawiać o oczywiście projektach biznesowych, ale też nagrodzić się za ciężką pracę całego roku i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby się właśnie móc spotkać, żeby się wzajemnie doceniać i mieć poczucie, że to, co robimy, ma sens, ale także mówić o swoich projektach głośno i być z tego dumnym. Jest to dla nas wielkie zaskoczenie, wielkie wyróżnienie. Na pewno nie spodziewaliśmy się, że w gronie tak wielu licznych polskich, znanych wszystkich marek, taka młoda marka, jaką jesteśmy, Paragony.pl, może zyskać taką skalę wyróżnienia, a takie uznanie wśród jury. Ja muszę przyznać, że byłam jury, to była ciężka praca, bo wybór był rzeczywiście w różnych kategoriach skomplikowany dosyć, bo konkurowały ze sobą firmy bardzo często znakomite. I nominowani wspaniali, no mogę wszystkim pogratulować, i nominowanym, i tym, którzy otrzymali nagrody i wyróżnienia. Naprawdę ten konkurs to jest niesamowity z tego powodu, że pokazuje spektrum branży handlu elektronicznego w Polsce.